Cześć, witam was bardzo serdecznie w mikołajkowym odcinku z Mafii 2. Dzisiaj około 13 pewnie mieliście godzinę odcinek X-Paka, a teraz standardowo piątkowa Mafia, która normalnie byłaby o 13, ale wolałem wam dać właśnie mikołajkowy odcinek X-Paka o 13. Także co, kontynuujemy sobie historię, rozdział 13 z tego co pamiętam, także lecimy. Tak, dokładnie, rozdział 13, wyjście smoka i mieszkanie Joe, 24 września 1951 rok. You ain't even gonna give me a tip? You want a tip? I'll give you a tip. Don't let the door hit you in the ass on the way out. Always the gentleman, huh, Joey? Just get the fuck out of here already. Hey, Gina, wanna come join me? Hey, I hope there's room for three in there. Boż, cóż za życie po ostatnim skoku. Joe, tutaj widzę, ładnie napruty był na tym zdjęciu. I co mam teraz niby zrobić? Okej, odebrać telefon, standardowo. Barbaro's bordello. You got the money, you got the honeys. Vito, it's Henry. We got a problem. What kind of problem? Eddie paid me a visit. Carlo knows about the deal. And he sent Eddie to pick up his cut. How much? 60 grand. Fuck, that much? What are we gonna do? I don't know. We don't even have enough left for Bruno. Meet me in the park. I don't want to talk about this over the phone. Okay. Skoro 120 będzie, to 60, tam 55 dla Bruna i 60 dla tego. Będzie git. No dobra, przebierzmy się. That was on the phone. Carlo found out about the deal. Shit. I don't think so. Let's talk about it in the car. Okay, także bierzemy sobie samochodzik z garażu. Wanted. Weźmiemy sobie o tego, o dokładnie. Where we headed? Lincoln Park. We meeting Henry there? Yeah. All right. So what did Henry say on the phone? He okay? Sounded okay. Przynajmniej już mam jakiś, mam jakąś kasę, tam ewentualnie gliną mogę dawać. Yeah, but now the problem is, we don't even got enough to pay Bruno back. Ah shit! What the hell are we gonna do? I don't know. We'll figure it out when we get to the park. Yeah, Henry'll know what to do. Henry zawsze myśli, wie o co chodzi. Ogarnij się, gościu, i ruszaj dupę na tej drodze, a nie. Trochę mocniejsza prawa noga by mu się przydała. Tamtemu typowi. Bo strasznie niemrawo mu to dawanie gazu wychodzi. Właśnie, zaraz będę nagrywać tego Need for Speed'a, to dopiero tam będę gazować. Okej. Widoczki na miasto, przy okazji na centrum. Na Midtown. Czy tam... No, na Midtown. Henry's different these days. Guy's got a real... What the fuck's going on? Shit, that's Henry. What the fuck are they hitting him with? Get on me! Oh, fuck! What the hell w ogóle się stało? Fuck! Who the fuck does something like this, Vito? Them people are fucking sick. Shit! Who the fuck does something like this? What do you think? God damn it, Henry! Look at this, Vito.
You fucking believe this? The money's gone too. Joe, come on. We gotta get out of here. The cops will take care of Henry. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. Interes z Hidalami to jest chuj, a nie robota. Goddamn bullet would have been enough. These bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. I mean, why do it like that? And in the middle of the park. Like I said, they're sick. I'm gonna turn them into chop fucking suey. Hey, not for nothing. We don't even know how many of them there are. Wszystkich zabijemy w pizie. And it don't matter. Hey, Henry's dead. What do you want us to get killed too? You gotta do this smart, Joe. It don't matter how we do it. As long as they're fucking dead when we're done. All right, listen. There's probably more than two of them. So what? The more the fucking merrier. So there's only two of us. Unless maybe you want to call Carlo and tell him all about the mess we're in and ask him to send some guys over here. All right, fine. I get it. All right, so promise me you're not gonna go in guns blazing as usual. We gotta do this the smart way. All right? Ale lipa, dosłownie. Taka tragedia w mikołajkowym odcinku. No nie ma to jak wyczuć ten moment, nie? I przypadek, że to się stało w rozdziale 13? Nie sądzę. Ale im zaraz rozwalę łby. I skąd wiedzieli, że akurat Henry będzie tam, no? Ja od razu mówiłem, że z Hinolami to kinie interes są. Z nimi się nie robi dealów żadnych. O, jesteśmy w Chinatown. Także jesteśmy na prawdopodobnie blisko celu. Now we know where to find them. Let's get in there and take him out before he disappears with the money. Hold on, I'm gonna need some serious firepower first. We can either go to Harry's or we can kill these fucks right now. Just say the word. Mam wystarczająco broni. Idziemy. Kuźwa. Robimy wjeździcha. Nie ma tak łatwo. Sorry, gentlemen, this place for member only. Is your fucking membership? Kurwa, dam członku. God damn it, Joe, can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry? God damn it, Joe. See? Why didn't you just bang the damn gun with him? Jezu, przecież zmieniłem broń wcześniej. Widzicie? Ta roślina się rusza. A nie, to jest ryba. A, mnie napierdziela skądś po prawej. Vito, let's move up. Take him out quick, Vito. We gotta find. No już idę, spoko loko. Jak to mnie by wejść tędy pewnie? Four more to go, Vito. Four more to go, and that's it. Nie mogłem się ruszyć przez chwilę. Ah,
A, tu jesteś. Spłynęło coś w pisie. Kolejna broń. Co będzie teraz? A teraz z dołu przyszli, no dobra. Jezu, nie! No fuck! No wygrzy się jeszcze raz. Nie zdążył nawet wystrzelić. Tędy? Nie, tutaj nawet nie ma przejścia. Tędy też raczej nie. Hello, którędy mam niby przejść? Tam, w tamtą stronę. W ogóle gdzie jest Joe? Lol. Nie, mi się wydaje, że coś tam tym oknem, skoro ono jest otwarte, tak chyba nieprzypadkowo. Nie, no nie. Nie, no moment. Tutaj jest góra i tutaj nie ma przejścia, dobra. Wyskoczmy i zabijmy się przy okazji. Tędy też nie. Żeby nie można przejść tamtędy, no. Może tutaj nie. Tędy też nie da się w ogóle. Chyba mam. Patrzcie. Tam po prawej są jakieś drzwi. O! Dokładnie. Thanks. Wszystkich was rozwalę za Henry'ego. Where the hell is that prick? He's gotta be around here somewhere. Let's go, let's go. Keep going. No wychyl się. Come on. Schylił się. Kurde. How many more I got back there? Don't matter. I got plenty of bullets left. Mam taką nadzieję. Dzięki. Ale go zdjął, kurde. Nie. W ogóle nie wiedziałem, gdzie jest koleś po prawej. A wiem, że we mnie jest jeszcze właśnie ktoś z prawej strzelał. Nie, odtąd. Porypało. You seen what they done to Henry? God damn it, Joe. See? Why didn't you just bang the damn gun while you were at it? Pipe down, help me wait some time. Get the asshole behind the bar! No i teraz pewnie mi będzie gorzej szło, no nie? Tak jest zawsze. Mógł spaść, no. Tak by to fajnie wyglądało. Come on, how do you like that, eh? Piękny ołów, nie? Piękny ołów. Cholera, nie padł. You ain't so tough. Lululululu. Dobra. Come on, Vito. Let's move up. Tam zaraz ktoś wyjdzie. No. No, widzicie? Kurde, zamiast wrzoszczałaś to we mnie. Cia. Ta ryba mnie wkurza. Hey, come out quick. We gotta find one.
Jeszcze barman standardowo. Bierzemy Thompsona. Bingo. O, bez kitu. Get the guy on the stairs. Come on, Marco Polo. Ale zdjąłem. On nie wiedział centralnie, co się dzieje. Tell your boss I'm coming for him. Watch out, here comes more of them. Whoops. Come on, Vito, let's move up. No i teraz przy okazji już wiem, gdzie iść, prawda? All right, you go first, Vito. You're a smaller target. Thanks. Hey, you said we got to be smaller. Jakieś granaty by się przydały albo coś w ten deseń. Say good night, Charlie Chan. Where the hell is that friend? He's got to be around here somewhere. Okay, no to lecimy dalej. How many more I got? Don't matter. I got plenty of bullets left. Teraz tylko otwieramy tak. Johnny strzela. Gdzieś tam ktoś jest na górze. Teraz właśnie, gdzie oni są, nie? Ja się znowu wychylę. No. Jest, udało się. Skurczybek. Dobra, padł. Także lecimy dalej. Podnieśmy strzelbę. Tak jak coś. I weźmy ją sobie. A nóż się przyda za chwilę. Skąd Joe wie, gdzie iść? Cześć. Ups. A nie, myślę, że to jakieś tajne przejście. Dobra. Why are you concerned about making noise? There's too many of them. Just take them out nice and quiet. Bo cicho to już za późno. Gdzie mam teraz iść niby? Ops. Szczur, a się go przestraszyłem. Joe biega jak szalony teraz, no. Ach, jeszcze. Ostatni strzał. Ciekawe, czy to by wybuchło. Pewnie tak, i to jak sam skurwysyn. No, to było wina Joe, bo mógł go zdjąć. Czasem się idę. Ło, ale odrzut. Nie. Let's go, Vito. No, let's go. Przez ciebie teraz tutaj tkwimy. Kolejni? Tak. Niestety. Like
Ło, to był zły pomysł. Komand, wychyl się. Dobra. Git. A, myślałem, że wybuchnie. Jak użyć windy teraz? No, że chodź. Joe! No nie musisz, jeszcze musimy tamtego ziomalka zjąć, no. Bo zwątpię. O, masakra! Yeah, but what if somebody recognizes us and Carlo hears about it? That's why we ain't leaving no witnesses. There's probably more of them down here. Get ready. Ta. You're dead, you slanty-eyed fuck! What is it that you want? What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. What the fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, whoa, whoa. You saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Yeah. Well, all your problems are just about over, pal. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it then? I cannot tell you. If you don't tell us, I'm gonna splatter your yellow brains all over this fucking room. If I told you, I'd be dead anyway. Fine, your choice. Are you crazy? What you wanna do, let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that, he wouldn't have said nothing. These bastards are tough. Let's just get the hell out of here before the cops come. Kurt, no to ładna rozpierducha. Uciekaj z Chinatown. Znowu windom. No, myślałem, że już wyżej pojedzie. O, nowa droga. Shit. Ah, oh, fuck this. Come on, Vito, let's get out of here. There's too many of them. Find us a car, quick. No, znalazł nam wóz, mądre. Nie wiem jak. Wo, wo, wo! Ciężka broń już. To poczekajcie. Niech mi się ten paseczek zdejmie troszeczkę. Idą po nas. Teraz bierzemy samochodzik. Rozbij to szybko. Take me to my place, Vito. I odstawmy go do domu. I need a fucking drink. That was, dawaj, jedź. Fucked up, huh? Yeah. I don't want to talk about it. Just get me back to my place, would you? Jak my teraz oddamy kasę i w ogóle jak damy temu Falcone? Jedź, a się popieprzyło teraz. What are you trying to kill us? Oh, don't be such a... Ogarnijcie się.
Ale wziąłem samochód świetny, po prostu ła. No, Joe blisko, to przynajmniej to. No nie. Ale go zmiótł. Łoho. Ale driftik wszedł. This deal was a total fucking disaster. No. Tell me about it. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Tongs. And if they think Carlo sent us, that'll mean war. We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess... What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. I'll call you in the morning. We'll figure this shit out. All right. Okay, I'll see you later. And Vito, be careful. No, będziemy uważać, będziemy. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny odcinek w poniedziałek. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.